Poważnie? Jeszcze tylko chwila. Trzeba pomóc? Tak! Gotowe! Tak, że mam pomóc? O! Wyjaśnię to. Nie mam pojęcia. Forel. Miki. Jestem cała. Jej karta znikła. Jest okej, okay. To draśnięcie. Co ty sobie wyobrażasz? Wykradasz się gdzieś z oddziałem? Latasz z bandziorami? Tylko podejrzanymi. Prawie zginęłaś. Nawet nie wiesz, jak masz przegwizdane. Mamo, obiecałaś mi więcej swobody. Swoboda to nie kłamanie moim ludziom. I wykradanie się bez słowa. Bo to moja wina, że komuś wybuchł statek? Zakaz wstępu jest zakazem nie bez powodu. Nie jestem twoim więźniem. Jesteś dzieckiem. Czy ty mnie słuchasz? Chwila, chwila. Wszyscy wiele dziś przeszliśmy. Weźmy głęboki oddech i... zauważmy, że każde z nas popełniło błąd. Ugasić ogień i zabezpieczyć hangar. Tak jest. I znaleźć przyczynę eksplozji tego złomu. Unifikator Raker nie bardzo chce współpracować. To go nakłońcie. To jest jej baza? Sztatek? Czyli co tam jest? Wiedziałam, że się wkurzysz. Jak zwykle się wkurzysz. Coś mi nie pasuje w jej twarzy. Tak mów. Naprawdę ciekawe. Peter musiał się przejęzyczyć, co zdarza mu się często. Więc mniej się przejmuj tym, co mówił on, a bardziej tym, co mówi ja. Liczy się to, że Nikki mnie uratowała. I świetnie sobie poradziła. Możesz być z niej dumna. Jeśli ty to mówisz, Peter, to naprawdę niewiele znaczy. O. Ale czemu tak go traktujesz? Posłuchaj tego, co mówi. Nie obchodzi mnie to, co mówi. Górny pokład. Kajuta kapitana. Wreszcie. Załóż blokadę. Blokada założona. Zabijesz nas teraz? W teorii drzwi otworzą się tylko na mój znak. Tak, wiem jak to działa. Nie wydaje mi się. Tak się składa, że omijasz sobie każdą blokadę na tym statku i chcę wiedzieć jak. Oh no. Albo mi pokaż. Mamo. Ale ja nie mam pojęcia, o czym ty mówisz. To nie jest wbrew prawu? Galaktycznemu? Niech będzie to. Załóż brak blokady. Zdejmij wszystkie blokady. Aktywuj. Autoryzacja głosu nie powiodła się. Oh no. Chcę pomóc. Daruj sobie. Nie potrzebujemy pomocy od ciebie. Najwyraźniej jej potrzebujesz, skoro zamykasz nas w windzie. Myślałem, że chodziło o coś innego. Aż dowiem się wszystkiego. Ale ty już wszystko wiesz. Nie, nie wiem. Prócz tego, że ściągasz zagrożenia. I że ciągle cię przyłapują w zastrzeżonych obszarach. Jestem... mała. Łatwo się przyciskam. Byciem małą nie unikniesz ochrony. Ani kontroli przy hangarze. Nie przejdziesz przez pancerne drzwi i nie wejdziesz tam, gdzie cię znalazłem. Dobra, niech będzie. Pamiętasz, uratujmy ją. Błąd w systemie? Tak. Ochrona się na chwilę wyłączyła i... Nie, nie wyłączyła. Raczej była wyłączona. Serio? Chcesz teraz kłamać dla 12-latki? Tak. 12? Dałbym głowę, że masz 16. Peter! No co? Zna się świetnie na rzeczy, mądra dziewucha. 16 lat. Bardzo, omija zabezpieczenia. No chyba, że ty masz do statku dostęp 6 poziomu. Tak myślałam. Nicoletto Gold, opróżnij kieszenie. Nie. Sama je opróżni. Nikki? Co? Wiem, że coś ukrywasz. Ja... Wciąż coś do ciebie czuję. Co takiego? Nie, że czuję od razu uczucia. Nie chcę mi się już jej bronić, to chyba się nie uda. Pamiętasz te eksplozje, ja i ty, wszystko to, co przeszliśmy. O, nikt ufa ci na tyle, by powierzyć ci klucz. Już teraz dobrze. Ale miło okay. Z tej strony. Dobrze, to jeszcze pogadamy. No, mamo, czy ja coś ukrywam? Jakbym mogła. Wrócimy do tego. Zdejmij blokadę. A, czyli nawet jej nie przeszukała. Dostałem za darmo klucz. Zabezpieczyć hangar? Nie, wracasz do siebie. Masz tam zostać na 30 obrotów. A, ale mamo! A może na 30 cykli. Zdziwiony. Ale dostałem klucz dostępu i mogę uciec. Easy. Opłaciło się. Bronienie 12-latki.
Ciężki dzień, prawda? Eksplozje statków, wtargnięcie do strefy, cyrk z małą. Nie masz pojęcia. Chewie. O, miałem takiego. Nie do wiary, że wciąż go masz. Że też ocalał, to chyba było z 1000 stopni. Chyba raczej 1000 cykli temu. Zabierz go, jeśli chcesz. Jest twój. Ej, kazałem mu dbać o ciebie. Ma robotę, nic się nie zmienia. Chewie. Szczególnie, że masz teraz córkę, zdaje się. Już od 12 lat. Chociaż w sumie powinienem spytać Chewiego. To duży Łuki, na tyle dojrzały, by o sobie decydować. Okej. Raczej aż tak to nie, CSX. To nie taka gra chyba. Mówi, że jest git. No a jak u ciebie? W porządku? Ten Chewie się przeteleportował tak trochę. Kiedy odkryliśmy twój statek, nawet się ucieszyłam. Ona ma kolorowe oczy. Różowe, a drugie niebiesko-różowe. Przez ten czas. Ani trochę, ciągle jesteś takim samym. Zmieniłem się. Niektóre pieseły mają. Zapłacę karę, ale daj mi 3 cykle. Husky chyba. Udowodnię, że już nie jestem, jakkolwiek chciałaś skończyć to zdanie. Spłacisz 8000 jednostek? W ciągu 3 cykli? Wow, okej, to jest dużo kasy. Pomyślałem, że może by... Nie próbuj negocjować. Moja grupa znalazła zagrożenie... Korel ukradła was grzywą w wysokości 8000 jednostek za targnięcie i przemycenie ramy. Lama! Okej. Dam ci kasę na czas, żaden problem. Jeszcze troszeczkę i... Ciekawe, co było gorsze. Strażnicy Galaktyki. A gdybym nie miał na rękach tych kajdanek, pokazałbym ci, jak niewiele nam już brakuje. Zdaje mi się, że tego pożałuję. No weź, czy ja kiedykolwiek... Nie będziesz żałować. Przyrzekam. Easy. Ty będę musiał spłacić 8000? Nie 4, nie 5, 3. Daj znać, gdy będziesz mógł zapłacić. A jeżeli nie? Nasze urządzenie wyłączy wam statek. I pójdziecie siedzieć. Spoko. Nie zawiedziemy cię. Nara. Co to jest? Mówiłeś, że nas wyciągniesz. A co? 8 koła to taka wysoka cena? 8000 jednostek? Jest to suma olbrzymia. Skąd weźmiemy tyle pieniędzy? 3 cykle? Trzeba będzie obrobić jakiś bank! Okej! Mamy karę. I ustrojstwo nowe na statku, które wyłączy nam silniki, jeśli nie zapłacimy tej kary w ciągu 3 cykli. Ale przynajmniej nie siedzimy w pace. Jeszcze. Nie osłabiajcie mnie. Jesteś Drax Niszczyciel. Zabiłeś Thanosa. Zabił? I mandacik to dla ciebie problem? Gamora, jesteś agentką specjalną, ale znacznie zajebistrzą. Co cię może powstrzymać? No i się rozkręcił. Rocket, jesteś geniusz i najdzielniejszy gość na świecie. Z ilu więzień prysnąłeś? Z siedmiu. Jestem Groot. Jesteś Groot! Mamy być drużyną, nie? Sprawdźmy, jak bardzo się spłukaliśmy i wymyślmy jakiś plan. Sprawdźcie kajuty. Zajrzyjcie pod oparcia i pod stół warsztatowy. Jeśli walają się tam jakieś jednostki, bierzemy je. Ja idę szukać u siebie. No dobra. Ja bym sobie się stało mówił, jakbym schował lamę. Z klinami się nie sypia, bo wklejają mi bombę. Przyłapani, ukończ rozdział drugi. O, nie mam ubrania. Jestem w czymś podartym. Rozdział trzeci. Ale znaczy, że niby co? Dobrze wiadomo, że gryzonie gromadzą. Orzechy, uzbrojenie, pieniądze. Ach, dobra. Ani ze mnie gryzoń, ani nie gromadzę.
I też Quillu, wyłóż temu gryzoniowi, jak nas naraża tym egoizmem. Rocket, przyda się dosłownie jakakolwiek gotówka. Czy ja mam ci to ogłosić na niebie? Kasa wyszła? Ojejku! No skoro tak... Ty wierzysz w ten kłam? Chyba nie mój. A może się tak odczepisz i pomęczysz już kogoś innego? Będę musiał zdecydować. I zamierzam. Albo nie. No ale czego ty chcesz? Bo jednostek sobie poszukaj w swojej kajucie. Więc... wpadasz pogadać, czy wydębić przeróbkę? Może przeróbka? Ładnie proszę? Sprawdźmy, co da się zrobić z tych twoich części. Jej! Mam 800 i 200 do wydania. Szybko strzelność zostaje podwojona, skańwanie wrogów podczas walki. Przybój pomiędzy celami przez krótki czas, ostrzelując je. Na to mnie nie stać. Tutaj właśnie najwięcej praw autorskich mi wleciało. I właściwie jedyne. Na tym cudnym stateczku. Dobra, zwiększył, tam było na początku coś. Gdzie to było? Czy przestrzelanie? Dzyń, dzyń, gotowe! Proszę cię bardzo, dobra. Skoro to już załatwione, to możemy ruszać, Galaretono... To wszystko. Chyba, że... Chyba już się nie fochasz, prawda? Gdyby nie te trzy cykle na spłatę, byłoby mi lepiej. Hej, a pamiętasz to na kanlarze? Z Badunianinem i tą ostrą askawarianką? Gdybyśmy nie wbili z Grutem, jej kumple posłaliby twój durny zad w próżnię. Wszystko miałem pod kontrolą. Tak jakby. Szkoda, że jest spłukany, bo trzeba by cię podliczyć za te ratunki. No to wymień niby jeszcze jakiś. Kontrakcja, Nowhere, Paramatar, Ceres, znów kontrakcja, Malador... Okej, więc wam wiszę. Dużo. Czemu Ciule. Nie spieniężyłem cię u Jądu? Wtedy na bank nie ciułałbym jednostek dla twojej dziewczyny znowa. Ex-dziewczyny. Ale przyznaj, fajnie być strażnikiem galaktyki. Średnio mnie rajcuje ta nazwa marki, ale mądrze zrobiłem, biorąc Milano w zastaw. Nie godziłem się na to. Skoro już wolisz odsiadkę... Nie bój nic. Wiem, ile dajesz drużynie. Ja ci to wyrównam. No lepiej. Otwórzże drzwi! Myślące drzewo, ja wiem, że tam jesteś! Jestem Groot. Bądź świadom, że przejrzałem już twoje machinacje. Wait, stop, nie gadajcie. Twój włochaty współsprawca z pewnością ukrył tam swe brudne zarobki. Jestem Groot. Może jakaś Star-Lordowa muzyka? Dobra, puśćmy może coś, co nie będzie miało praw autorskich. Nie wiem, czy będzie miało, czy nie, bo nie wiem, czy istnieje taki zespół jak Star-Lord. Czy to jest na potrzeby gry wymyślone? Groot? Trzymasz się tam? Może byś mi na chwilę otworzył? Jestem Groot. O. Czy to moja szczoteczka? Jestem Groot. Wspaniale. Muszę mieć nową szczoteczkę. Sad. Jestem Groot. Drax. Będę ci przekazywał me pieniężne zasoby. Lecz trudno być pewnym, jak postąpi reszta. Więc bardzo poważnie się zabrałeś za to poszukiwanie jednostek. To poważna sprawa. Tak, tak. No wiadomka, nikt nie chce wracać za kraty. Nie powrót do celi mnie niepokoi. O, fajnie, no bo mnie też nie. Prawie. W Kylno otaczali mnie bandyci, mordercy i złodzieje. Dali mi ciężką lekcję. Nie ufa się zabójcom i łowcom nagród. Okej. Wow. Czy nie przygania czasem kocioł garnkowi? Nic nie mówiłem na temat kuchni. To tylko przysłowie. Chodzi mi o to, że jesteś skazany za morderstwa. Ja byłem piratem. Nie jesteśmy raczej obywatelskimi wzorcami. Wiemy, czym jest honor i dane słowo. O reszcie trudno to powiedzieć. Drax, możesz się mylić. Daj im szansę, żeby się przekonać. Zobaczymy. Oki, Kratosie. A my idziemy dalej. Otworzysz? Mogę wyjść?
Gamory? Hej, Gamora. Powinieneś pukać. Co? Czemu masz opa tam? Co ty robisz? Miałaś szukać pieniędzy. Szukałam. I? Nie znalazłam. No i co z tymi lalkami? Tam jest shop. Zależy ci na życiu? To podchwytliwe pytanie? Okej, tak. Raczej zależy mi na życiu. Dobrze. Więc niczego nie widziałeś. Znikaj stąd. Będziesz w salonie? Wypad. Kumam. Mój pokój i pokój Rokieta i coś. Czym jest coś? Mamy pomysły, co zrobić, żeby się dorobić? Nie wiem. Posiadasz inwestycje? Powiedz, jak bardzo wyglądam na inwestora? A, te rzeczy już sprawdzałem. A no właśnie, chyba mogę gadać z nimi o tych... Tak? Nie wchodzę ci do pokoju i nie macam rzeczy! Co? Zhakowałeś wizor i dodałeś tablicę wyników. I to jak spałem! To co innego, ulepszyłem. A w ogóle mówił ci ktoś, że chrapiesz? Głośniej niż Drax. Wow, Quill. Musisz iść do lekarza. Brzmisz jak Tork. Ale nie chrapię. Zbyt głośno. Ta, dobra. Tak w ogóle co to jest? Wygląda jak obcy z metalu. To jest kręgowa jednostka kontrolna. Jasne. Tak, oczywiście. Kręgowe, coś tam kontrolne. Mogę z niej pogadać o tych rzeczach, które znalazłem? Naukowcy Kree używali ich, żeby karać nas, superżołnierzy. Wciskali fajowy czerwony guzik i bzyt! Każdy posłuszny. Jasna cholera. Rocket. Ilu tych niby super żołnierzy było na półświecie? Dokładnie zrobili ci Kree? Zakończ rozmowę. Ilu was tych super żołnierzy było na półświecie? Jak Kree zaczęli? Może ze 100. A jak uciekłem? Tylko ja i Layla. Pierwsza nie zginęła od jednostki kontrolnej. Layla. A Layla jest także... Czym? Niby szopem? Nie jest szopem. Może nie jest szopem... Zrozum, że... Jest wydarką. Ona się ich bała, a jednostka dbała, byśmy byli posłuszni i żebym ja też był. A to brzmi... strasznie. Nie do pomyślenia. I zrobiłem to, co umiem. Wymyśliłem, jak przeciążyć jednostkę. Jak niebiescy otworzyli klatkę, to BUM! Wywaliłem dziursko w ścianie labu. Nie wiedzieliśmy. To ja nie wiedziałem, że labu strzegą roboty strażnicze. Przy ogrodzeniu Layla osłaniała mnie, gdy grzebałem przy modulatorze. I jak się otworzyło, wtedy mnie przepchnęła. Słyszałem, jak ginie. Rocket. To bez znaczenia. To już przeszłość, nie? Ten szmelc to wspomnienia. To dokładnie zrobili ci Kree. Zakończ rozmowę. Dobra, spytajmy. Co dokładnie zrobili ci Kree? Rozerwali mnie na części i odbudowywali. I znowu, póki nie stałem się częściowo ukończonym czymś, co mogli sobie kontrolować. O, Rocket, ja nie miałem pojęcia. Wiedziałem, że Imperium Kree jest w desperacji, ale... Wiesz, jak to jest stracić kontrolę nad swoim ciałem? Wcale czuć ból, być więźniem siebie samego, nie mogąc przerwać potworności, które robisz? Ta jednostka kontrolna dbała, żebym robił to, co mi kazano. O tak, czy tego chciałem, czy nie? Ot, futrzasta maszynka śmierci. Szybko skumałem, żeby nie stawiać oporu. Dobra, to wystrzelmy to przez śluzę i pokażmy środkowy palec gnojom, którzy to stworzyli. Chyba nie jestem jeszcze na to gotowy. Może kiedyś. Czy jesteś pewien, że chcesz to zachować, a jeśli to... Zniewoli mnie? Zdecydowałem wieki temu, że już nie pozwolę nikomu mnie kontrolować. Jak dla mnie to po prostu kolejny przydatny klamot. I złe wspomnienia.
Przykro mi, że musiałeś. Ale dzień się zbagował. Serio. Uciek ode mnie! No jednak dobrze, że wbiję mu do pokoju. Miał fajną historię. I szkoda, że nie zagrałem w tą gierkę przed wyjściem Strażników Galaktyki 3. Wyciągnąłeś swoje jednostki z zakamarka? Nie jestem gryzoniem, tak więc nie chomikuję jednostek. To tak jak ja. Przypominasz gryzonia. Może i przypominam gryzonia, ale... Nie w tym rzecz. Nie zastanawia, gdzie są te rzeczy, które znajdowałem na statkach. Mam jakieś różne bajery. A, to są ulepszenia po prostu. Dziennik! Nie chce mi się teraz czytać dziennika, choć wygląda spoko. A ty upierdliwca! Cóż to za kategoria systematyczna? Co tym razem? Odrzutowe buty z konfetti? Nie stać mnie odrzutowe buty z konfetti. W ogóle stać mnie na cokolwiek? Nie. Za mało mi płacisz, Quill. Nie wiem, jak z nimi gadać. Ej, coś tu jeszcze jest. Ejże no! Ale zamykajcie lodówkę! Pewnie, nianio lordzie. No to jeszcze do Gruta trzeba iść. I zobaczyć, tam może będzie coś z tymi ukrytymi... brońmi. O, tu są te rzeczy. Chyba zepsuty. Może Rocket naprawi? Jestem Groot. Ale nie wiem, co to jest. Groot! O! Hej, stary! Ja tylko, sprawdzałem, czy wszystko jest okej. No i... jest! Okej. Jestem Groot. Szkoda, że ten tłumacz jest zepsuty. Miałem nadzieję, że jest na nim Grudzki, czy coś. Jestem Groot. Wtedy pobrałbym go na swój egzemplarz. Chciałbym poznawać twoje opinie. Wiesz, bez pośrednictwa Rocketa. Jestem Groot. Język drzew. Nie zawsze miałem implant tłumaczący. Wiesz, że nie zawsze miałem implant tłumaczący. Znaczy, na ziemi prawie oblałem hiszpański. Nie żeby język mnie przygotował na to wszystko. Jestem Groot. Rany. Te początkowe lata. Wiesz, jak ciężko było żyć, nie mając pojęcia, co gadają wszyscy wokół? Połowa języków wszechświata brzmi jak szum, ptaszki i zepsute terminy. Wolę nie wiedzieć, jak tak naprawdę gadałby Rocket. Powiem ci, że telewizja nie przygotowała mnie na życie w kosmosie. Oh no. Jestem Groot. Serio, stary. Fart, że masz Rocketa. Znaczy... No wiem, jak to jest, jak nikt z otaczających cię osób cię nie rozumie. Czym jest samotność? Też byłem zagubiony. A ty pewnie też byłeś przed Rocketem i nami. Jestem Groot. Pewnie za rzadko to mówię, ale jesteś ważnym członkiem drużyny. Nie wyobrażam sobie strażaków galaktyki bez ciebie. Strażaków? Kto wie? Jeśli na tym dynksie jest twój język, a Rocket go pobierze czy zhakuje, sam nie wiem. Jestem Groot. Miło by było w końcu pogadać. Dobrze, ja słyszałem, czy... Serio? Coś źle usłyszałem. I było faktycznie strażników. Dobra, język drzew. Właściwie, można. Poczekaj chwilę. Ej, Rocket! Co? Pozwolisz tu na chwilkę? Czego chcesz? Robotę mam! Sprawdzisz, czy na tym tłumaczu jest język Groota? Nie ma! Nawet nie sprawdziłeś! Bo nie muszę. Taki tani cium nie miewa rzadkich języków. A jak ma, to tu nie ma co zbierać. Serio? Chwila. A czy ty masz pakiet z językiem Groota na swoim implancie? A wyglądam, jakbym spał na pieniądzach? O takim pakiecie pomarzyć mogą tylko najbogaci. Czyli serio? Mówisz po grudzku? W taluniańskim? Tak, jakoś mówię. Byliśmy z Grootem łowcami nagród przez dekadę, nim się zjawiłeś. Po tylu latach pracy razem nie sposób się nie rozumieć. Jestem Groot. Ty
mówisz nieporozumienie, ja mówię błąd w interpretacji. Jestem Groot. Nie popsuło się. Na flark te zlecenia. Więc z czasem zaczęliście się dogadywać. Pomógł arkusz z leksykonem Groota. Nie tak łatwo go zrobić, jak cały język brzmi jak słowa jestem Groot. Jest dla nas nadzieja. Jestem Groot. Dobrze, że pogadaliśmy. Jestem Groot. Teraz było przedłużone. Super. No i Gites. Czyli po prostu u nich w pokoju znajduje te rzeczy. Mam rozumieć. Które znajdywałem wcześniej. Tu jest pokój Groota, tu jest schowania broń. Kończysz jakoś zaraz? Przyda się nam z osiłkiem kilka rad. Jestem Groot. Ale jaką znowu chwilkę? Korzenie tam zapuściłeś? Zauważyłem, jaką to wagę drzewo przywiązuje do higieny. Ha! No coś takiego. A całkiem niedawno kazał się ścinać pędy na plecach. Jestem Groot. Nikomu nie wadziło, że sterczą drewniany dandysie. Tylko pytanie, czy u kogoś jeszcze mam cokolwiek, jakąś znajdźkę. Może u Draxa coś? Do Gamory nie mogę nawet wejść. To jest jego pokój? Ale siłaczu, po co taka paranoja? A, to jest to. Na Honzi jakoś mogłeś mi założyć. A ty odpłaciłeś okradzeniem naszego pracodawcy. Znowu to. Mówiłem, sprawdzałem, jaką mają ochronę. To sprawdźmy jeszcze u Draxa pokój. Mi się wydaje, że mówię więcej zebrałem tych znajdziek. O, Drax z żoną. Wygląda trochę jak Kratos z tej perspektywy. A co trzymasz w tej skrzyni w warsztacie? Umizgi do twojej mamy. Ona nie pisała miłosnych listów. Swe uczucia unaoczniała łowami na grubego zwierza, by ojciec miał co gotować. I zgłodniałem. Biedny. Dobra, to muszę iść do swojego chyba pokoju znaleźć cokolwiek. Widok na kosmos znowu. Niech zgadnę. Pewnie się gapisz. Owszem. Myślisz, że co ja niby mogę? Zamówić pieniądze przez kuriera? A czy mógłbyś? Nie! Jak to nie? Dobra, tu nie, no to idziemy do siebie do pokoju, bo nie byłem jeszcze u siebie. O, jest ta bransoletka. Błękitny ptaku. Słyszysz mnie? Wiem, myślisz, że cię sprzedałem i... Gamoro, ja tylko... Z kim rozmawiasz? Czym jest błękitny ptak? To był znak wywoławczy Yondu. On był błękitnym ptakiem, a ja dzieciakiem. Muszę zapytać. Yondu Udonta, przywódca piratów kosmicznych łowców, postrach układu Syriusza i ogólnie łajdak, miał znak wywoławczy błękitny ptak? Miał go nawet wyszytego na plecach kurtki. Niesamowite! Tak właśnie było. Od dnia naszego spotkania. Jak wy się poznaliście? Ziemianie i Centurianie nie są raczej sąsiadami. Raczej. Na Chitauri Prime. Jakoś w trzecim roku mojego wyroku. Chwila, Yondu był więźniem wojennym? Myślałam, że łowcy byli neutralni. Bo byli, ale jednocześnie nie byli. Sporo gadania tu jest w tym statku. O, piracki kodeks. Łowcy mieli prosty kodeks. Okradać wszystkich. Bracia, w kajdankach siedziałem z Yondu w jednej celi. Dobra, jak będzie. Siedziałem z Yondu w jednej celi. Pierwsze, co powiedział, jak mi go wsadzili do celi, to lepiej się nie przywiązuj do mnie, chłopaku. Ja się chcę tu tylko najeść. Żarcie było paskudne, więc... Tak, to podobne do Yondu. Miewałem już współwięźniów. Żaden nie pożył długo. Chitauri urządzali takie... igrzyska, więc... Przyzwyczaiłeś się do śmierci. Tego bym nie powiedział, ale nie spodziewałem się długich znajomości. I nie miałem jeszcze implantu tłumaczącego, więc w sumie to jakbym był sam. Ale Yondu mówił po angielsku. O. Zaproponował mi tłumaczenie w zamian za dodatkowe żarcie. Więc nawet w tym gnieździe żmij nie przestał knuć. A skąd znał angielski Yondu? Knułem jakby tu uciec, od kiedy mnie zamknęli. Potrzebowałem tylko kogoś takiego jak Yondu, żeby mi to umożliwił. Jak uciekliście?
Myślałem, że wszyscy tutaj rozmawiają po angielsku. Powiedzmy, że było to jednocześnie proste, skomplikowane i dość wstydliwe. Ostatecznie jednak dostarczyliśmy transportowiec pełen wykradzionych zapasów prosto w ręce ruchu oporu. Przydałby się taki chip. Dałoby się, że za niemałą sumkę. Że sobie jeździć gdzie tylko chcesz po świecie i rozumiesz tak wszystko w 100%. Zostałem łowcą. Piracki kodeks. Łowcy mieli prosty kodeks. Okradać wszystkich. Yondu twierdził, że to czyni ich neutralnymi. Ale to bzdura. Doskonale pamiętam atak na szereg czytauriańskich transportowców, jak byłam jeszcze... wiesz. Napadli równie wiele statków ruchu oporu, aż kiedyś podczas napadu pojawił im się przed nosami czytauriański krążownik i... Yondu wylądował na Chitauri Prime z tobą. I jak już uciekliśmy, mógł mnie zostawić na jakiejś stacji kosmicznej. Muszę sobie z czasem kamerkę gdzieś indziej zamontować. Albo podrzucić do najbliższej bazy Korpusu Nowa. A nie, że patrzy się prawie na klawiaturę ciągle. Byłeś z nimi długi czas. Musiało ci się podobać. Tak było. Jako łowca pierwszy raz w życiu czułem, że jest dla mnie miejsce. Ma to sens? Też tak się czułam, jak dołączyłam do Richarda Rydera i ruchu oporu. Jakbym w końcu miała kontrolę nad tym, kim chcę być. Tak, dokładnie. Przez te pierwsze lata było, jakbym dołączył do takiej bardzo dużej, dysfunkcyjnej rodziny. Co ma dziwny wyraz twarzy. Czyniłoby Yondu moim... kosmicznym tatą? Mogło być gorzej. Jeśli nie masz nic przeciwko, chciałbym chyba pobyć chwilę sam. A, tak. Jasne. To do później. Nara.